W imieniu najstarszej diecezji w Polsce chciałbym najmłodszej metropolii pogratulować tego dzisiejszego wydarzenia, paliusza, który wprowadza, jak słyszeliśmy, księdza arcybiskupa Grzegorza w szczególną relację do Chrystusa, do Kościoła, do świętego Piotra. I oprócz tych pięknych myśli, które przedstawił dzisiaj w czasie homilii, wskazując na różne znaczenia paliusza, jest też i takie, które mówi o tym, że paliusz to jest właśnie obraz okręgu świata, który stoi na dwóch kolumnach, to znaczy na kolumnie sprawiedliwości i kolumnie miłosierdzia. Gdyby istniała tylko jedna kolumna bez drugiej, świat by się nie ostał. Gdyby istniała sama sprawiedliwość i tylko sprawiedliwość i tylko państwo prawa, nikt by nie ostał się niewinny. Gdyby istniała samo miłosierdzie, nie byłoby żadnej sprawiedliwości, wówczas ludzie zjedliby się nawzajem. Okrąg ziemi istnieje tylko dzięki temu, że opiera się na sprawiedliwości i na miłosierdziu. I o tym właśnie mówiło dzisiejsze czytanie pierwsze z proroka Ozeasza. 28 wieków przed nami doświadczenie, które w dalszym ciągu jest żywe. Poślubię cię przez sprawiedliwość i prawo. Pan Bóg próbuje najpierw naród poślubić sobie przez sprawiedliwość. I z tego wszystkiego ludzie najpierw opuszczają Boga i zaczynają ubóstwiać stworzenie, a następnie opuszczają bliźniego, starając się go wykorzystać. W związku z tym, zgodnie z regułą sprawiedliwości, mówi Pan Bóg, pomszczę wszystkie niesprawiedliwości i nie przebaczę. Unicestwię władcę i unicestwię państwo. To właśnie odnosiło się do losu Izraela, który miał stolicę w Samarii, do losu państwa północnego. Gdy Pan Bóg stara się poprzez samą sprawiedliwość ustawić człowieka i ustawić społeczeństwo, koniec jest właśnie taki. Unicestwie króla, unicestwie królestwo. I tylko nieliczni ocaleją. Ale jest też i druga strona medalu. Mówi prorok, poślubię Izraela przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Izraela przez miłość i miłosierdzie. I dlatego właśnie prorok ma odwagę powiedzieć, Boże, przebacz Izraelowi, bo taki jest mały. I ma odwagę powiedzieć Izraelu, wróć do Pana. I dlatego powstaje to dziwne złączenie, które mówi, posiejcie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. I to w zasadzie jest zadanie każdego biskupa w każdym miejscu na całej ziemi. Sprawiać, żeby ludzie zrozumieli, że sprawiedliwość bez miłości nie istnieje i że miłość bez sprawiedliwości też nie ma sensu. Dlatego jeszcze raz życzę tutaj nowemu metropolicie łódzkiemu, który obejmuje także Łowicz, żeby jego rządy w tutejszym kościele były zawsze znakiem ufności do naszego Zbawiciela, a jednocześnie miłosierdzia dla tych, którzy w zasadzie mogliby oczekiwać tylko i wyłącznie z jego strony sprawiedliwości.